minuta do godziny 8, w zasadzie już powinna być dokładnie 8, tak wstaje dzień w TVP3 Olsztyn, a teraz będzie bardzo muzycznie, bo z nami Sonia Michalczuk, pseudonim artystyczny Sonia M, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Teraz dopiero Państwo się obudzą, obiecuję. Etta James to jest postać, diva, no po prostu głosisko i wyjątkowa osobowość. Na tyle wyjątkowa, że żeby móc śpiewać jej piosenki, też trzeba być wyjątkowym. I Sonia właśnie taką wyjątkową osobą jest. Naprawdę niewiele osób na świecie może wykonywać utwór I'd Rather Go Blind. Naprawdę fenomenalną piosenkę. Posłuchajmy, bo właśnie Sonia mogła to uczynić. I would rather go blind, boy, than to see you walk away from each other. So you see, I love you so much that I don't want to leave you, baby. Most of all, I just don't wanna be free, no. I was just a little bit thinking of your kiss and your warm embrace, no. When the reflection in the glass, the hell on my lips, I'm baby. My face, yeah. To jest tymi najpiękniejszymi piosenkami, że one są bardzo smutne i o bardzo smutnych sprawach niestety. Soniu, powiedz mi, co jest takiego w tym utworze, co sprawia, że on od kilkudziesięciu lat po prostu, no, jest arcydziełem? Myślę, że to też sama osobowość Etty James, że to tak wygląda, że ona tym, że jest tak jak każdy z nas, przechodziła załamania, rozterki, góry, doły. Nieszczęśliwe miłości. Niestety również uzależnienia. Myślę, że każdy normalny człowiek w jakiś sposób może się odnieść do jej utworów, bo ona była jedną z niewielu gwiazd w tamtych czasach, która nie posiadała genu gwiazdorstwa. Ona po prostu wychodziła na scenę, tak jak na przykład również Janis Joplin. Grała koncert i z tej sceny schodziła. Nie było wszystkich tych całych piór, nie było całego blichtru. I myślę, że dlatego mimo tych 40 czy 50 lat te utwory są wciąż żywe. Ma ogromny kapitał, miała głos i to chyba wystarczyło w jej przypadku. Skąd pomysł, żeby starać się o to, że jednak ja tę piosenkę chcę zaśpiewać? Ja będę się z nią mierzyć, będę robiła to publicznie, czyli będę weryfikowana za każdym razem, kiedy ktoś będzie słuchał. Pomysł wyszedł stąd, że ja jestem ogromną fanką Etty i co po niektórzy twierdzą, że mamy podobne wokale. Ja tak jak mówię teraz na co dzień, tak też śpiewam, to żadna choroba, ja mam taki głos. I ona również była osobą o niesamowitej chrypie i chrypie nie do wyprostowania, którą wielu nauczycieli śpiewu próbowało u niej wyprostować. Pomyślałam, że skoro mamy podobne wokale, mogłabym spróbować. I to jest racja. Wykonując ten utwór, mierzę się za każdym razem z krytyką. Każdy ma na to spojrzenie zupełnie inne. Niektórzy twierdzą, że się udało, inni, że się nie udało. Ile gustów, tyle zdań. Jeśli Państwo z jakiegoś powodu nie znają akurat tej wyjątkowej piosenkarki, to ja bardzo gorąco polecam film Cadillac Records, który właśnie traktuje o całej wytwórni Leonarda Chessa, który na początku płyty sprzedawał właśnie z Cadillaca. Tak. I tam Etta James jest grana przez fenomenalną w tym filmie Beyoncé Knowles i tę piosenkę również ona śpiewa. Adrian Brody gra tego producenta wyjątkowego. Tam po prostu wszystko jest muzyką. Tam każda sekunda tego filmu, bardzo gorąco Państwu polecam, to jest po prostu cała historia i przekrój tego, co najpiękniejsze w czarnej muzyce. Tak, rzadko się zdarza, żeby filmy muzyczne w jakiś sposób naprawdę oddawały klimat. Wiele było takich filmów również z Beyoncé, również na przykład The Dream Girls.
Ale myślę, że film Cadillac Records to film, który przede wszystkim pokazuje prawdę, jak to wtedy wyglądało. Że ta James wcale nie była produktem i nie wyszła znikąd. Po prostu ktoś ją zauważył, dał jej szansę, za własne pieniądze założył wytwórnię płytową i sprzedawał jej płyty z samochodu. No właśnie, piękna historia. Jolo to już podkreślała, że mówimy o czarnej muzyce. Czy to nie jest tak, że wielu skreśla na dzień dobry? Nie, ty nie zaśpiewasz, jesteś biała, a nie czarna. Jak nie jesteś czarna, tak. Nie masz tych genów, nie masz strun głosowych, nie dasz rady. Porywasz się na słońce. Tak. To jest, to zazwyczaj tak wygląda, że osoby biorące się za czarny repertuar, za ciemnych wokalistów, którzy, umówmy się, mają specyficzny wokal, specyficzny styl śpiewania, zawsze będą gdzieś tam lekko spychane na zasadzie, no dobrze, to jest utwór czarnoskórej wokalistki, ty tak nie potrafisz. Okazuje się, że tak można. Kiedy ja nagrałam ten utwór, to właściciele praw autorskich, nie ja do właścicieli, a oni do mnie, zgłosili się, że zechcieliby, żebym umieściła to na swojej płycie. Bo zazwyczaj polityka jest taka, że najpierw się prosi o możliwość nagrania i udostępniania. Potem się długo czeka później na odpowiedź. Później się długo czeka na odpowiedź. Natomiast ja nagrałam ten utwór z przyjacielem w studiu i po jakimś czasie okazało się, nawet o tym nie wiedziałam, że mój menadżer udostępnił to tylko w małym, prywatnym gronie i gdzieś to jakimś cudem dotarło do Stanów. No super. Taki amerykański sen no troszeczkę. Pewnie. Właśnie, a propos tego snu, tak na koniec, bo cały czas rozkładamy na czynniki pierwsze ten właśnie numer i Ette, ale przecież ty robisz mnóstwo jeszcze innych rzeczy tak naprawdę. No cały weekend koncertowałaś. Tak. Wielki szacunek, że w ogóle obudziłaś się dzisiaj rano, żeby nas odwiedzić, bo pewnie w środku nocy wróciłaś do domu. Nie było to proste, naprawdę, ale się udało. Co słychać u ciebie? Bardzo muzycznie. Dużo koncertuję, kończę płytę. Teraz we wrześniu wychodzi nowy singiel, który współtworzyłam z zespołem Ira, do którego muzykę napisał Piotr Konca z zespołu Ira, słowa są moje. I we wrześniu będzie premiera tego singla, jak i również teledysku, który jak zwykle, tak jak większość moich teledysków, kręcę z 9 literami. To jest świetna ekipa, która głównie pracuje również z osobami, które uderzają w czarnoskórą muzykę, czyli z hip-hopowcami. Rozumiem, że wszystko w takim klimacie, czy jednak będzie zaskoczenie? Czy nagle się pojawi coś popowego? Nie, albo coś na płycie, albo innego? Na płycie będzie naprawdę ogromny miszmasz. Pierwszy singiel, jaki wyszedł, był elektroniczny, I Need You Better. Drugi był typowo soulowy, polski, Czy znikniesz? I potem Etta. Czwarty będzie ocierał się o pop, ale również zostanie delikatnym soulem. Sonia M, pełna niespodzianek i pewnie jeszcze nas nieraz zaskoczy. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję za wizytę bardzo. W studiu. Bardzo przyjemnie nam się spotkało. I zachęcam do zweryfikowania zdolności, umiejętności naszego gościa już samemu, kupując płytę. Ja was podziwiam, że wy codziennie rano wstajecie. Dziękuję, ktoś to powiedział, jak to miło. Miło go poniedziałku życzymy w takim razie. Dziękuję bardzo. A państwu polecamy całą twórczość Sonia M, ale przede wszystkim właśnie I'd Rather Go Blind, bo to jest piękna historia o smutnej, ale pięknej miłości. Dziękujemy bardzo za teraz. Za chwilę pogoda. Będzie piękna pogoda.